Cześć, siema, witajcie, z tej strony Mister Adam 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Sprawdzanie Map i mapa Kubanowice Podlaskie. Kolejna polska mapa, która zawitała w naszym świecie farminga, więc udało się, w końcu mogę coś obejrzeć, znak zapytania, znak, Boże, wykrzyknik przede mną, do znaku zapytania mu daleko, ale wykrzykniczek, czyli chałupka stoi, jest dobrze. Zaskakujące jest to, że dzisiejszego dnia mamy dwie mapy do sprawdzenia, ale to jest dobrze, bo mamy ten i kolejny odcinek sprawdzania mapy już zagwarantowany. Udało się w końcu. Domyślam się, że kolejna mapa, którą teraz oglądamy, to nie będzie jakiś hit światowej sławy mapmakerstwa w Polsce, bo jesteśmy na mapie polskiej, no bo po samej nazwie to mówi, coś z Podlasia, a mamy jednak oryginalne zabudowy typu na przykład tutaj łobory, nie obory, to już jednak jest taki mniejszy smaczek i myślę, że są zabudowy gdzieś tam polskie, które można wykorzystać do map, ale no jak kto lubi, tak robi. Halo, mamy też podstawowe maszyny na tej gospie, ta gospa jest dość duża. Nie wiem, czy w oryginale tu coś jeszcze stoi, bo jest tu mega dużo miejsca, więc może tu jest jakiś budynek, tylko po prostu jest disabled i jeżeli nie mam tego w modach, no to wiadomo, że mi tu się nie postawi. A może po prostu autor tego nie dodał do modu do pobrania. Szkoda, bo takie rzeczy też od razu powinny być, bo taki szary człowiek zwykły, na przykład jak ja, nie wie, czy autor coś tu sobie postawił, czy nie. Bo jeżeli tu nic nie ma, to jest mega pusto i to dziwnie wygląda. Do tego kolejna hala na maszyny, tam wiatka na podstawowe maszyny i to tak, jeżeli chodzi o tą gospę. Tu mamy jeszcze silosik do wysypu zboża. Tak by to wyglądało i to jest pierwsza gospodarka, na której jesteśmy. Zobaczmy grafikę mini mapki. Pola bardzo fajne, małe, wąskie, długie, szerokie, krótkie i tak dalej, kwadratowe, prostokątne, jakie sobie zażyczy człowiek, więc tu pod tym względem jest pięknie. Jak będzie dalej, zaraz zobaczymy. Jest też rzeczka, jest jakiś lasek tutaj po rozrachunku tutaj pięknym, malarskim, jest jakieś jeziorko, więc jest git. Dobra, lećmy sobie po kolei, skoczmy na przykład w lewo od gospodarstwa, zobaczmy, w ogóle płasko, jest płasko, po tej stronie jest płasko, po tej już jakieś wyżyny, niziny i te sprawy są, więc nie ma to tamto. Osobiście na Podlasiu nigdy nie byłem, to jest chyba mój jedyny region w Polsce, którego nie odwiedziłem, jeżeli chodzi o województwo. Tak mnie się zdaje, ale nie przypominam sobie, żebym był gdzieś na Podlasiu. Ale mniejsza z tym, jeżeli chodzi o moje akcje geograficzne, to jeszcze nie raz pogadamy. Czy to się otwiera? Się otwiera. To najważniejsze. I co my tu mamy? Czy mamy handlarza, domyślam się. Trzeba sobie przybliżyć, żeby łatwiej było. Wybieg dla kur i gospodarstwo. O, proszę bardzo, to jest gospodarstwo. Przecież dla mnie to tak na sam początek to jakby było. Był handlarz, taki, jak to się mówi, z dupy zrobiony. A oni zawracają tutaj. Mówię, co mi tu hamuje? Przyjeżdżasz do mnie na gospę. Po moim chodzisz tutaj. No, ja tam nie mam. Tak dziwne trochę. Tu jest jakby wejście stąd, tu jest zabudowane lekko, tutaj już nie. No swoje lata miała ta wiata, albo huragany porwał. Mniejsza z tym, mini pole do jeżdżenia esiokiem najlepiej. I kurki. I teraz ogółem tak wystrzał. Aha, jest otwierane, bardzo dobrze, jedyne, że stodoła jako tako działa. No tekstury tej stodoły jakoś nie są mega piękne, ale zawsze klepisko do wysypania jest, więc... Więc nie ma to tamto. Czyli tu mamy gospę kolejną. Zaskakująco weszliśmy od razu na dwie gospy. Tutaj w ogóle mega zróżnicowanie terenu. To jest mega górka, że ciężko podejść. Myślę, że spoko, chociaż teren jest taki różnoraki. Jest trochę płaskich jak stół. Jest troszeczkę nizin, wyżyn, więc naprawdę gites. My tu coś mamy? Mamy, ale pójdziemy sobie w tą stronę, bo to jest więcej rzeczy. Oprócz statycznych gospodarstw, które tutaj posiadamy i... Gdzie mój rower jest? Gdzie mój rower zabierasz? No to ja tylko na chwilę do sklepu.
Nie wierz mi roweru. Dobra, tam na 15 Ryszard, draniu, oddaj rower. Ryszard, ty draniu, oddaj rower. Ale what? Jak wgrali? Ryszard, ty draniu, oddaj rower. Hit. A ja tak patrzę, mówię, kurde, z jednej strony fajnie, bo no Ryszard, ty drania, oddaj rower, to jest jedno, Ryszard, no jeszcze jest, ale babuszka, no, Pikabel, pierwszy raz ją widzę chyba na jakiejś w ogóle mapie, system rozwalony, Ryszard, ty draniu, oddaj rower, czy mamy tu kolejne statyczne gospodarstwo, czy tutaj, no nie wierzę, żeby tutaj ktoś coś zrobił, więc tak, Michałek to tak dla pizzy tutaj se stoi. Ale już jestem rozbawiony. Lubię takie dźwięki, zawsze to jakiś plus. Dobrze, czy my coś tutaj mamy? Nie, to kolejny jakiś tam bajer. Tu mamy coś. Co my tu mamy? Skup. Bel, domyślam się. Mlek polsłoma, tak to by się nazywało. Aha, no dobra. Może tu sprzedajemy słomę i inne tego typu wariactwa, ale nazywa się jako Mlekpol, bo tutaj też jest mleczarnia i nawet samochód też się Mlekpolu nazywa. No i kurwa litera na głowę. Całe te. Ho! Paweł będzie skakał, tutaj mamy z 1,50 m. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, Paweł kurwa, Jumper, to jest Paweł Proszę Jumper. Państwa, same siłonochy, nie? Paweł Jumper nawet tutaj jest. Nie będziemy słuchać chyba, bo widzę, że autor mega się upatrzył na wrzucanie dźwięku z czego, ale... Państwa, Paweł będzie skakał. Paweł Jumper, proszę Państwa. Je, no hit. Hit. Niby smaczek. Raz dziewczynka, raz chłopaczek. No Jezus Maria. By to mota pomysłu, ludzie. Naprawdę mota pomysłu. Ale już mnie ta mapa rozbawiła, bo... Bo już mamy dwie ciekawostki z życia wzięte. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakiś lasek. Tu mamy jakiś zjazd i tu mamy tartak pewnie. Ogółem całe te... spoko jest to zrobione. Dość dużo miejsca. Na pewno to jest nazywane jako tartak, więc jest git. Więc lecimy dalej. Fajnie, bo takie gdzieś tam jakieś drzewka. Wiadomo, że to są drzewa... nieoryginalne, więc one się tutaj jakoś zmieniać nie będą. Tam te najbardziej takie przebrzydliwce, jak na Bolusiowie. Więc całkiem tego jest. Tu jakieś ogromne pole, tu jest jakieś jezioro. Tu jest jakieś kąpielisko, może utopiłbym się. O. A już drugi raz nie było, tak fajnie chlupnęło wcześniej. Ale jeziorko spoko. Idziemy sobie drogą. Zobaczymy, co my tu mamy. Oprócz tego, że no jest tutaj dość pusto jakieś. A tutaj to akurat się coś chyba autorowi pierdyknęło i chałupa się niechcąco postawiła. Mniemam na polu do poprawki, niestety, bo to dziwnie wygląda. Tym bardziej na polu, które by się chciało obrabiać. Idziemy jest tym, a w Brańsku jest tym, a w Brańsku jest Biedrunka. Taka ładna Biedronka. O ile dzisiaj coś? Świeża ćwiartka z kurczaka na przykład, proszę bardzo, jak tanio. Tylko 2,39. Coś jeszcze taniowo jest? Na przykład to wszystko tu jest tanio. Schabik tani. Fajnie w tym Brańsku mają. Że dostawa przyjechała akurat. Akurat dostawa... Jezu, to jest skup. Teraz tak sobie patrzę, że mamy... Tutaj typową Biedronkę, więc będziemy tu mogli coś po... O, panowie tutaj są. No jeszcze kurwa 2 złote. Księciuniu. Pierdolę się, ja. Księciuniu, daj na 2 złote. Księciuniu, kurde, na tej... Jak tu księciunie będą stać, to ta 2 złote, to oni z tej dostawy nic nie będą mieli. Dobre. Autor widzę mocno się zaopatrzył w teksty. Aż się boję, co dalej, bo... Tu mamy parking pod kościołem, czy pod kościołem będzie... Szacun. A ja jak Coco Jumbo. Mogę mnie odchodzić. Ale już się podoba, ty. Dobre, nie, normalnie szacun, autor rozwala systemy. Na dawno tak się nie bawiłem, wszyscy sprawdzanie ma. Ale jaj.
Dancing, po prostu dancing, panowie. Ja się boję, serio, boję się iść dalej. Co to będzie? Miałem sprawdzać, a ja tańczę, kurna, śpiewam, gadam tutaj z gościami. Normalnie, Ryszard, ty dranie, oddaj rower. Tu są, a tu były chyba targ zwierząt tutaj. Boleron jest zrobiony. Więc fajnie, mamy też CPN-ik. Średnio zgadzają się ceny. Szczerze, kurna. Będę oglądał teraz każdą zabudowę, bo czy nie jest coś tu ukryte? Jakieś ziomeczki siedzą, gadają. Księciuniu Dejno 2 złote. Szok. Szok totalny. No to ale fajna taka rzecz. Ale tak, tak szłem do tego kościoła i ciekawe co tu pod kościołem. Myślałem, że będzie Alleluja grane, ale tu proszę bardzo. Też podobne, ale... ale grubo. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na jakimś skupie. Tu na skupach księciunia nie są. Gdzie my jesteśmy? Kruszareczka i stacja wapnowania. To by było tylko to? Jo. Taki bajer. Kamienie wyciągają. Z dnia jeziora. Ale z jednej strony spoko jest to zrobione. Jeżeli chodzi o kamieniołomy, skamieliny i te sprawy. I po tranzycie ogółem. Ja czekam na tego drugiego, co nie? 200 po mieście. I Eluwina. Szok. Niekiedy właśnie takie dopracowania rozwalają. Nie dopracowania, rozwalają najbardziej. Dobra, biegniemy dalej. Samochody bardzo szybko tutaj, ale nie będę wyprzedzał. Co my tu mamy? Mamy tą rzeczkę. Podol krzaczka, tu bardzo... Ej. Halo, tu jest do poprawki to. Z kolizjonem. Aha. To jest wiele kolizjonem. Te kolizje do poprawki na moście, proszę państwa. Dla autora, jeżeli to ogląda, to pozdrowionka. I fajnie by było poprawić. Bo mapa ogółem ogromna jest... z jednej strony jest mega podstawą. Dobrze by było ją rozbudowywać, ulepszać, upiększać, więc... Czemu by nie? Jesteśmy na skupie. Skup Piątnica. No z jednej strony mogłem przeczytać po wszystkich rzeczy. Piątnicy, nowo skąd. Kupić budynek piątnicy. No co? To nie będę teraz pieniędzy wydawał. Nie no, takie rzeczy. Ale skupik fajny, duży. Więc jest git. Biegniemy dalej. Tutaj mamy dość płasko wszystko z tej strony. Tam gdzieś w tych granicach początkowych. Po tamtej stronie mapy. Jest najbardziej. Aż jestem w szoku. Ale muszę to przebić. Ale mi padł teraz. Będę śpiwał niemiłosiernie zaraz. A ja go jumbo. Mapę sobie zostawię, bo tu zawsze to tak fajnie wygląda. Byłem dużo, duże pola. Są niektóre duże areałki. Więc zobaczymy co my tu mamy. Więc myślę, że tu idzie duże areały. To i duża gospodara, bo domyślam się, że to jest gospodarka, bo jest całkiem tego spoko. Tak, gospodarstwo, obora dla krów, duża szklarnia, farma, stajnia, kurnik. Boże, wszystko naraz. Nie by się jeszcze nie powiem, co robiło tutaj. No co ja mam powiedzieć, no? Oprócz chałupy i tej szklarni gdzieś tam w tej trawie, no, tych pierdółek tutaj ulepszających. I ogólnie z przodu tego płotku. To już tutaj dalej nic fajnego nie widzę. Bo jest to tak wszystko wrzucone naraz. To tu, to tam. Tu jest jakaś tam hala, znaczy jakaś wiata. Tu jest, no, pryzma na kiszonkę, wiata, hala, znów kurniki, obory, stajnie, ja pierdykam. Na pewno mogłoby być to lepiej poukładane, bo w tym momencie dużo miejsca jest, ogrom miejsca bym tu tak powiedział jest, żebym, nie wiem, tutaj jakimi kurna czołgami nawet jeździłbym sobie mógł tutaj na spokojnie. Więc jest grubo, ale to do lepszenia na pewno, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne. Dobrze, gospodarstwo mamy z głowy, więc zacznijmy się dalej. Mapa ogromna, naprawdę duża mapa. Fajne są tak te przejazdki, zawsze to jakieś takie ciekawostki. Czy mamy tutaj biogazownię? Domyślam się, że tak, ogromna biogazownia, tutaj bym nawet powiedział. Bardzo duża biogazownia.
Są jakieś pryzmy na zboża, nie na zboża. Kurczę, aż jak wieczorem. Oczyszczanie się głów biogaz, tak to się prawie nazywa. Więc jest całkiem spory interes tutaj. Czemu by nie? Dobrze. Gdzie idziemy dalej? Gdzie my... A, tu nie ma po co iść w tą stronę, bo tu z nowych rzeczy nie ma. Tu nie byliśmy. Na pewno. Dobra, to z jednej strony pójdziemy tutaj. Pójdziemy. Spojrzałem na kamień i tak. Kamień z wielkim lo. Dobrze. Co my dalej tutaj mamy? Mamy rozjazdówkę i to taką fest. O, skoro księciu nie powiedzmy. Muszę jeść, żeby żyć. Żeby jeść, to trzeba żyć. A nie po prostu jakieś niedobre rzeczy. Ułem całe te. Ale nie wiem czemu teraz przy każdym gościu, który siedzi tutaj, czy coś robi, to domyślam się, że jest wgrany jakiś dźwięk. Szacun. Bardzo fajnie to wygląda. I ogółem całe te. Pozdrawiam serdecznie. Łop tutaj. Żeby jeść, trzeba żyć, żeby żyć, trzeba jeść, a jak nie jesz, to nie żyjesz. Proste. Drzewo zawadziłem. Elo. Co my tu mamy? Mamy mieć. A nie, to jest skup, przepraszam, tak? Bo tu po tej stronie jest skup. Agrokłos u Frozena prosto. Tam za pomysły szacun. A skupy, nie skupy, słomy, nie słomy. Czy tu coś jeszcze będzie? Oprócz sklepu. O, chłopaki. A kto kierowcą kurwa jest? Mówiłem, że ja tego nie chcę też. Ale to się pomaluje. Chorąży. Spokojnie. Weźmiemy z mojego wozu i damy tobie. Kurwa, no serio, ja już jestem w tym momencie taki, że jak już widzę kogoś, co tu sobie ludzie stoją, co nie? To ja już wiem, że to jest dźwięk grany, co nie? A kto kierowcą kurwa jest? Jest kino. O Boże, tu jest niby sklep, jakby co. Nie bawi mnie ta mapa pod tym względem, co tu jest zrobione, tylko po prostu... jak tu jest pododawane? Czy chłopaki to też mają... Chciałem pomalować kurwa i nie mogę tego srebrnego pomalować. To jest Amelinon. To jest? To Amelinowe. Co? Amelinon. Co to jest? Dobre. Amelinowe no. Ja szacun. Ja serio? Daj mi jeszcze coś, bo fajne to jest. Bo tu jest gospodarstwo, a to nie tu? To tu jest gospodarstwo. O mój Boże. Mamy jakąś zabudowę w końcu, tu coś. To się otwiera nawet. To jest znana chyba zabudowa z poprzedniego farminga. Dość często używana. Więc sponio. Co my tu mamy? Hala, spoko na maszyny. Tu z tyłu duża wiata, chlewik, całkiem sponio. Szkoda, że oryginalny, no ale z jednej strony, jak już ktoś idzie w oryginalność, to nie ma... Aha, to jest ta droga, co tam kurna zapierdzielałem 300 po mieście. Jezus Maria. Ja nie wiem, jak oni tu są poustawiani. Dobra, bo ten odcinek będzie 200 minut trwał. Tak się teraz zastanawiam. Tu byliśmy, czyli zostaje tylko ten pasek zieleni, tak? Więc wracamy. Jak myślicie, coś mnie jeszcze tutaj napotka? Ciekawego? To wszystkie ciekawe teksty już były użyte w tym odcinku. Ryszard, ty draniu, oddaj rower. O, poczekaj, ta widzę policję, może być grubo. Halo? No to zabezpieczny weekend, Wadziu. Zabezpieczny. Zabezpieczny. Ja pierdzielę, podobają mi się to. O, telefony nawet do mnie dzwonią. Jedziemy? To co powiedział? Jedziemy. O Jezus Mary, tym bym przyjechał. Halo, Wadziu, zabezpieczny weekend miał być, tak? Matko, bosko, córko, jedyno. A to jest statyczny, nie mogę tutaj się dostać. Wadziu, zabezpieczny weekend. Oczywiście tekst z jednego pięknego polskiego, dość znanego filmu. Więc bardzo mnie to ucieszyło. Kurczę, tak szukam jeszcze z jednej strony, czy coś tu ciekawego jest. Pod tym względem. Ale nie widzę. A, dobra, bo my to jest original gospodaren. Matko Boska, to samochody jest tak jasne, że cud, że jeszcze żyje. My mieliśmy prawo teraz chyba, tak? Dobrze pamiętam.
Ładziu, to bezpieczny weekend będzie. Tatara, tatara. Ja cię kręcę. Aż chciałbym jeszcze na zakończenie coś takiego śmiesznego, coś co rozwali system. Chodzę szuką, kurwa. Może jakieś kąpieliska, nie wiem, inne tego typu wariactwa. Ale mamy skup na ranczu. Nie wiem czy na ranczu. Na rajchu prędzej. Ale jest git, dobra. Idziemy dalej. Tu mamy jakieś gospodarstwa wariackie. Statyczne. Tu mamy jakieś normalne gospodarstwo. Też spore. Też jakieś tam wariactwa. To by dla owiec właśnie, zagroda dla owiec, taka inna, mówię, jakaś taka rzadko spotykana i jeszcze nie widziałem, dlatego też tak czułem, że to owce. Tu woda płynie pod spodem, bo słyszę gdzieś ją. Do tego jakieś tutaj piękne budyneczki. Big Baga. Leżą Big Bagi, to tu, to tam. No jest całkiem sporo miejsca, jak zwykle, na tej mapie. Jeżeli chodzi o gospodarstwa, bardzo duże są porobione. O wiele mniejsze mogłyby być i też by to jakoś ciekawiej wyglądało. Ścisnąć. Mniej miejsca zawsze fajniej. Pola są spoko. No, do pól nic nie mam od samego początku, więc nie jest źle. Czy coś mi tu mamy? Jakiś skup jest. Ostatnia rzecz na tej mapie. Skup owczarek. Owczarek to nie jest owczarek. Owczarzak. Tak, czułem. To coś. Coś na ten deseń, ale wszystkich owczarków też pozdrawiam. Nie wiem, ale... Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! O ty skurwę synu, urwiesz mnie od internetu! Panie! Nie weszłem! Urwał kabel od internetu! Nie weszłeś! Lecz tu! Co jestem hardcorem! No to jestem hardcorem na koniec, że normalnie sprawdziłem tą mapę. Tak, ta mapa pokazała, że jestem hardcorem i jedno z dłuższych sprawdzań map. Chyba wszystko sprawdziłem. Daj Boże, żebym nie ominął czegoś, ale myślę, że jeżeli tak dużo rzeczy jest rzucone z dźwiękiem na tą mapę, to mogłem coś ominąć, ale daj Boże, żeby tego nie było. Marzyłem coś na koniec, żeby było i było. Nie wiem czemu, ale może tu coś jeszcze jest? A nie, nie ma. To jest tylko po prostu wieża. Skoda. Bałem się, że coś też tam może ciekawego być. Dziękuję wam serdecznie za ten odcinek. Śmieszny, bardzo śmieszny. Jeden ze śmieszniejszych jak dla mnie odcinków ze sprawdzania map, bo nie skupiałem się na tym, co tu jest ciekawego. Tylko jak po pierwszych dwóch razach zobaczyłem, że tu są dźwięki poogrywane, to może być coś ciekawego i jest spoko. Zawsze taki klimacik jest. Jest to plus. Nie powiem, parę błędów zauważyłem, powiedziałem co miałem powiedzieć. Mapa, jeżeli chodzi o podstawę, jest spoko. Są fajne pola, są fajne gdzieś tereny, trochę górek, trochę dołku, ale jednak większościowo to płaskie pola, jak stolik dokładnie bym powiedział. Więc jest spoko, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i zapraszam już na kolejny odcinek. Na razie, cześć!